Jeżeli nie miałeś osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, to nie masz też pojęcia, jaki On jest, jaki jest Jezus, jaki jest jedyny Bóg, Król Królów i Pan Panów. Dziękuję bardzo. Rabba Shire. Kochani, ja chwilę temu rozmawiałam z dziewczyną, która kpiła z Boga, a szczyciła się tym, że dzisiaj siedziała z szatanem i piła z nim kawę. Wiecie co? Mnie to śmieszy. Śmieszą mnie takie zachowania ludzi. Dlatego, że gdyby naprawdę człowiek wiedział, kim jest Bóg, to prawda jest taka, że w Jego obecności zgięłoby się Twoje kolano. Bo na imię Jezus zgina się każde kolano. Kolano szatana też. Chcę Ci powiedzieć, że diabeł i demony, szatan, to jest tak naprawdę nic takiego. Pod jednym warunkiem, że masz relację z Jezusem. Że masz relację z Jezusem. Inaczej nie jesteś w stanie zapanować nad demonami, bo cię po prostu obsiadają. Musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, a zrobisz to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy realnie spokutujesz ze swojego dotychczasowego życia. I czym jest teraz pokuta? Pokuta to jest w ogóle zawrócenie z niewłaściwej drogi, z błędnej drogi, a ty na takiej drodze teraz jesteś, bo to droga do piekła i to nie jest droga, która jest tak naprawdę tobie przeznaczona. To nie jest droga, która jest wybrana tak naprawdę dla ciebie, ale masz wolną wolę i to ty decydujesz. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie po to, abyś ty mógł żyć wiecznie. To się wydarzyło. To się wydarzyło. To jest fakt dokonany. Musisz zrozumieć to, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł tam każdy twój grzech. Sprawa grzechu jest załatwiona. Nie musisz na nic zapracowywać i zasługiwać. Ale z jednego będziesz sądzony. Z tego, że nie uczyniłeś go swoim Panem i Zbawicielem. I tylko z tego będziesz rozliczany. Religia cię okłamuje. Okłamuje cię z tym, że musisz chodzić do księży, że musisz ciągle wyznawać swoje grzechy. To jest kłamstwo zbawienia. Jeżeli nie spokutujesz ze swojego dotychczasowego życia, jeżeli nie zawrócisz z tej demonicznej drogi, to czeka cię śmierć i czeka cię piekło. Musisz to zrozumieć, że czeka cię piekło. Jeżeli nie przyjmiesz Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana, jeżeli nie zegniesz swojego kolana przed Nim, musisz to zrozumieć, że to, w czym teraz jesteś, to, że idziesz na balet, to, że ciągle skrolujesz Facebooka, TikToka i inne rzeczy, dzieje się dlatego, bo jesteś ciągle niezaspokojony w swoich emocjach. A tylko Bóg może ci tą dopaminę wyrównać do takiego poziomu, że nic więcej cię nie wciągnie i będziesz miał w końcu trzeźwy umysł. Umysł, który myśli normalnie. Umysł, który widzi. Posłuchaj, Jezus Chrystus oddał za ciebie życie. Czy masz kogoś w swoim życiu, kto jest w stanie zapłacić życiem za twoje życie? Czy masz kogoś takiego? Ja myślałam, że ja kogoś takiego miałam. Ale kiedy 5 lat temu doszło do mnie to, że w momentach kryzysowych wszyscy się ode mnie odwracali, że każdy mi coś gadał i pieprzył głupoty, to ja zrozumiałam, że tylko Jezus, ten, który chodził tutaj, po tej ziemi, tylko On jest moim prawdziwym Bogiem i tylko On zapłacił cenę życia za mnie po to, abym ja tutaj mogła żyć normalnie. Abym mogła żyć normalnie.
kiedy 2000 lat temu Jezus Chrystus był na krzyżu, to On wcale nie wyglądał tak, jak teraz w kościołach katolickich. On był rozszarpany. On był po prostu wiszącym mięchem na krzyżu. A teraz w kościołach spójrz, jak wygląda ta postać. Jakby dopiero od kosmetyczki wyszedł. Gładki, jasna skóra, jakaś tam rana pod żebrem. On tak nie wyglądał. On dał się zabić za ciebie. Oni go tam lali, chłostali, pluli na niego, poniżali go. Został odrzucony na krzyżu Golgoty. I nie jako mały Jezusik, ale jako strateg. To była strategia. Strategia z nieba, która uratowała twoje życie. Ale to ty ten ratunek musisz przyjąć świadomie. Świadomie. Mówię dzisiaj do ciebie, mówię do twojego serca. Jestem tu po to, żeby zawalczyć o twoje życie, ponieważ sama osobiście miałam spotkanie z Bogiem. To się wydarzyło 5 lat temu. Ja byłam w bardzo złym stanie psychicznym. W bardzo złym stanie psychicznym. Miałam myśli samobójcze, ja już to chciałam po prostu zrobić. Miałam dosyć wszystkiego, zawiodłam się na każdym człowieku w swoim życiu. A zgrywałam kozaczkę zawsze. Nie było na mnie mocnego ani mocnej. Nie było. Nie ma nikogo innego, kto uratował twoje życie. Nie ma nikogo innego, kto chodził po tej ziemi i nie popełnił ani jednego grzechu. Tylko Jezus. Tylko Jezus. Jego krew została przelana za ciebie, abyś ty miał życie wieczne i to życie w obfitości.